Hej, hejka, witam Was serdecznie na kanale Enjoyment Family. Jestem Krzysiu, za kamerą jest Martusia, hej ja, Miki i e-butle. Także mamy chwilę, żeby zrobić sobie pizzę. Jedzenie sami dla siebie. Ostatnio tak nam się bardzo chciało czegoś innego i pomyśleliśmy, dobra, zróbmy sobie pizzę, taką bułeczkę, która w środku jest pusta. Dzisiaj ją zrobimy też, bo ostatnio wyszły nam takie dobre, wrzuciliśmy je do piekarnika, urosły nam piękne, wrzuciliśmy sobie do niego mięsko i były przepyszne, także dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić taką bułkę. A film, co do tej bułki napakować, pojawi się tutaj. Co będziemy do tego potrzebować? Pierwsza rzecz to woda, 200 ml wody. Do tego dodamy sobie jedną saszetkę drożdży, tutaj jest 7 gram suchych drożdży. Pyk. Do tego od razu wrzucamy cukier, jedna łyżeczka mała cukru oraz dwie duże łyżki kopiate mąki. Tutaj nie musicie się przejmować, jeśli będzie tego trochę za dużo. Wrzucamy i wszystko razem mieszamy. Ja do tego zawsze używam takiego patyczka, uwielbiam tak to mieszać. Możecie też to wymieszać po prostu łyżką. Także mieszamy to do takiej jednolitej konsystencji, tak żeby nie było żadnych grudek. Bardzo dokładnie to mieszamy i jak to wymieszamy, to odstawiamy to na jakieś 15-20 minut, żeby to zdążyło nam wyrosnąć. Jak drożdże nam podwoją swoją objętość, także będą mniej więcej dwa razy tyle miały, co ten nasz zaczyn, to możemy już działać dalej. Mamy wymieszane, więc widzimy się za 20 minut, znaczy by szybciej. My tu wrócimy za 20 minut. On jeszcze domieszowywuje. Bo zobaczyłem jedną grudkę. Mam to, że domieszowywujesz. Domieszowywuję, bo była grudka. Jak zobaczycie grudkę, to też domieszowywujcie. Okej. Okay. Drożdże nam już wyrosły. Wystarczająco dla nas, aby móc je wlać tutaj do mąki. Więc sobie teraz przelejemy. Do tego dodajemy jeszcze dwie duże łyżki oleju. One to są takie jakby przelane trochę te łyżki. Nic się nie stanie, jak dacie troszeczkę więcej. Oraz sól. Tu jest jedna łyżeczka soli. I to wszystko teraz mieszamy i będziemy zaraz wyrabiać nasze ciasto na pitę. Z tego przepisu wychodzą 4 pity. Żeby one miały taką fajną wielkość. Optymalną. Taką, żeby bez problemu do nich coś włożyć, wiesz. Okej, okay, już jest wystarczająco wyrobione, żeby móc to wyrobić ręcznie. Możemy też do tego użyć maszyny, nie ma problemu. Jeśli macie taką maszynę, też możecie z niej skorzystać. I wyrabiamy jak zwykłe ciasto drożdżowe. Co to tata robi? O ja! No. Też będziesz gotował, tak? Jak to nie? Nie! Będziesz z nami gotował, będziemy razem gotować, tak? O. A ja? Buła będzie. Będziemy robić buły, tak? Pity. Michał, pity. No tak tata wyrabia? Dobrze wyrabia tata, ciacho? Dobrze! Dobrze? Dobrze! Potwierdzamy! O ja! A do środka będzie mięsko, tak? Do tej buły? Będzie mięsko do... Am, tak! Zjadłbyś mięsko z bułą? Jo! Dla! Ciasto mamy już wyrobione, więc teraz sobie dołożymy na pół godziny, żeby wyrosło. Wyrobimy je ponownie i znowu odstawimy na pół godziny, żeby wyrosło. A tutaj mamy Mikołaja. Tak. Jak? Dobrze fajne? Wyrobione? Ale wziąłeś mi trochę. Nie dawaj do buzi! Nie do buzi! Uch! Mikołaj sprawdził, czy dobrze wyrobione. Tak, sprawdził swoją rączką. Jest dobrze? No tak! Odkładamy do ciepłego miejsca pod przykryciem. Najlepiej sobie użyć do tego jakiejś miski, przykryć to i zostawić na pół godziny.
Minęło pół godziny, więc zobaczymy, jak nasze ciasto wygląda. Fajnie wyrosło, więc po pół godzinie wyrabiamy go ponownie i znowu odkładamy na kolejne pół godziny, po czym będziemy już formować bułeczki. Ciasto mamy wyrobione po raz drugi. Odkładamy na pół godziny, no i znowu musimy poczekać. Ciasto nam wyrosło po raz drugi, więc teraz uformujemy sobie bułeczki. My podzielimy je na cztery równe części. Zaraz sobie to zważymy, zobaczymy, ile to wyjdzie. I zrobimy cztery pyszne pity. Podzieliliśmy już wszystko na takie małe bułeczki i teraz musimy to rozwałkować na takie wielkość gdzieś 15 cm szerokości, czy tam średnicy, bo to koło, więc średnica. Musimy to rozwałkować tak na płasko. To będzie miało gdzieś koło centymetra, może trochę węższe, wydaje mi się, że węższe. To zaraz zobaczycie. Tak wyglądają nasze pity przed włożeniem do piekarnika. One teraz sobie muszą wyrosnąć. Poczekamy tak z 15-20 minut, aż troszeczkę podrosną i wtedy je włożymy. Piekarnik na 240-230 stopni, w zależności... Jak czy... wysoką macie możliwość dać. Tak, jak wysoko jesteście w stanie ustawić piekarnik. U nas maksymalnie to jest 230 stopni i tak właśnie go ustawimy. Poczekamy, aż się nagrzeje. Później do gorącego piekarnika włożymy po dwie pity. Będziemy nagrzewać piekarnik razem z blaszką, na której będą położone te pity, więc blaszka też musi się nagrzać. Włożymy sobie teraz nasze pity do piekarnika, żeby wyrosły. My będziemy wkładać je po dwie z tego względu, że nasz piekarnik nie grzeje tak równo i z przodu jest troszeczkę niższa temperatura niż z tyłu i nie wychodzi to równo, dlatego damy sobie najpierw po dwie i od razu na tył piekarnika. Lecimy. Zamknij go najpierw. Będziemy je piec około 10 minut, coś takiego. To musicie też patrzeć u siebie, w zależności jak wam się zarumieni górę. Jak już będziecie mieli wyrośniętą pitę i będzie ona zarumieniona od góry, to możecie ją wyciągać. Czekamy, aż się jeszcze zarumienią. U nas piekarnik jest ustawiony na 230 stopni, minęło 6 minut. Wyglądają po 6 minutach właśnie tak. Ta z prawej strony wyszła troszeczkę wyższa, ale i tak obie wyglądają super. Pity już wyciągliśmy z piekarnika. Wyszły nam w taki sposób, jak sobie zobaczycie, niektóre są wyższe, niektóre są niższe, ale to w niczym nie przeszkadza. Najważniejsze, że w środku są puste. Możemy ją teraz przekroić tutaj. Przekroimy sobie i zobaczymy, jak ona wygląda w środku. Ważne, aby pity nie przekrajać całej jak bułki, tylko zrobić takie nacięcie od góry, żeby spód był pełny. Zobaczycie sobie teraz, to one w środku są puste. Dlatego są takie super. Jutro na kanale pojawi się przepis odnośnie tego, co my dajemy do wnętrza pit. Jeśli chcecie wiedzieć już dzisiaj, to zapraszam was na nasze Instagramy. Tam będzie przepis na story i tam już dzisiaj będziecie mogli sobie taką zapodać pyszną pitę. Ja się dzisiaj z wami żegnam. Martusia też się żegna tam z tyłu. I do zobaczenia już jutro.